Witam gorąco wszystkich, jestem Darius i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Second Hand Challenge PG Roślinno. Jak widać, to już dokończam kosić łąkę, no akurat trawa już była gotowa, więc kosiłem tam, jeśli chodzi o to pole i kontrakt z sianiem, to już też jest ogarnięte. No i tutaj ostatni pasek już robię. Nie wiem, czy zauważyliście, tutaj udało mi się troszeczkę popracować nad tą przyczepą, żeby lepiej się z nią zakręcało właśnie w tym kawestrze. Wystarczyło tylko wyregulować to się mówi dyszel, który ma taką możliwość. I te koło, on znowu się reguluje, także można go normalnie było tak, źle się jeździło, a tak jak się go położy, to wszystkie koła są wszystkie koła mają styczność z tym z powierzchnią i dużo lepiej wchodzi w zakręty. Jak widać, przednia oś skręca również. Dobra, my sobie tutaj śmigniemy tutaj bokiem i już powoli zakończamy ten dzień prac tutaj. Czemu zahaczę? Widoczne jakieś przeszkody. No i tu już się będzie kieszonka robić. Kieszonka będzie przetransportowywana. Gdzie? Właśnie pytanie. Muszę sprawdzić. Bo przydałoby się, żeby znowu była kierowana. Aha. Jest dystrybuowana tak czy inaczej. Teraz muszę to zobaczyć, jak to wygląda z tą paszą. Ile? Tu jest 94 tysiące, jest coś dużo. Może bym zostawił to. Czyli ja bym to teraz zrobił tak, żeby ta kiszonka trafiała do silosu. Znaczy do biogazowni. Oj, to chyba nie ma tego klucza, żeby tutaj otworzyć sobie. Jest to dość takie irytujące, jak jest ta lista taka dość długa i trzeba przeskrolować na samą górę albo na sam dół. To będzie magazynowe teraz. Dobra. Co to tam było jeszcze? A, to jest trawa. A, znaczy siano. 44 tysiące, dobra. No dobra, tu mamy sprzęt sporo spochowany, czy poukładany, trzeba będzie go pochować też, ale no trzeba będzie go pochować, bo nie sądzę, żebyśmy już go więcej używali. Tutaj chowiemy to trawę, myślę, że jeszcze raz może będzie koszenie przed zimą ostatnie. Dobra. Tylko muszę ogarnąć, sprawdzić kury, jak się mają. Ale nic nie piszę, żeby wysypywać. Teraz zobaczymy w ten sposób. No, jest ok. Tu też krówki mają ok, świnki mają ok. No i tu też jest ok. Dobra. Może mi się udać na spoczynek, jeszcze tylko tutaj nic nie ma puste, bo kiszonki nie było, to nic nie narobiło. Gdzie jest ten pick-up przed? O, tu jest, dobra. Jeszcze tylko sprawdzę przed skokiem nad przestrzeń,
Do następnego dnia, co tu jest? O, traktor mamy dość, także nie trzeba nic więcej. I jeśli chodzi o kontrakt, to trzeba zainkasować pieniążki. Pyk, ok. Kasa jest, spoko. Dobra. No to do następnego dnia. A w następnym dniu, no co tu widać? Deszcz widać, ej, kula leje. Dobra, najpierw, czy tu coś ciekawego doszło? O, teraz doszło, jak już mamy. A to jest do rozprowadzania bel, tak czy inaczej. Dobra, do ściółki. A jeśli chodzi, tu jest jakiś harvest. To bierzemy. Oczywiście, jak najbardziej akcept. I tak na razie nie będziemy mogli tego dzisiaj robić, tylko... Znaczy dzisiaj, no. Musimy czekać, aż deszcz się zakończy. Ale widzę, no jest pięknie. Dobra. Czyli sprzęt to trzeba będzie cały przewieźć, póki leje, przygotować go. No to trochę roboty będzie, a więc co, trzeba by było troszeczkę przyspieszyć czas, żeby nie było z tym deszczem problemu później. O, pierwszy sprzęczor jedzie, będziemy już go od razu testować. Zaraz go tam poustawiamy, żeby nie było. Tylko tak, to będzie musiało jechać osobno. Tu już trawa też jest, tak? Do koszenia. A jak? Pewnie, że jest. No fajnie. Cieszę się. Dobra, to tego puszczamy, żeby sobie tutaj przyjechał. Ok. Weźmiemy sobie ten traktor. Tam dużej mocy nie trzeba, żeby ciągnąć tą przyczepę z headerami. To ogarnimy sobie z tym. O, już deszczek przestał. Jak fajnie. Już będzie pogoda. Już będzie można robić żniwa na dwie strony. Ekstra. Dobra. Ty sobie, kolego, pojedziesz tu. Później sobie tam cię ułożę. A ja muszę teraz znaleźć, gdzie jest harvester. Tu jest. Jego trzeba naprawić, zatankować, bo będzie miał trochę roboty. Hejsik do działania jest wysyłany. Zobaczymy, ile tu bawełny robi. Dwa pola. No to sporo myśl. Prędkość ma jaką ma. Co zrobić? No. Ale jakoś obrobi te dwa pola. Się wbić do środka. Teraz coś tu było, tylko nie pamiętam gdzie. Tu jest, dobra. Naprawa. Super. 15 tysięcy. No. No ale to te sprzęty raczej tanie nie są. Tylko szybkie tankowanie, będzie mógł jechać na robotę. Także tam na razie. Ja zaraz ja muszę sprawdzić, czy my coś mamy do zbierania bawełny jeszcze. No, tankuj się rozpędził.
Myślę, że go pierwsze najpierw rzucimy na pole numer 3, a później 11. Bo trójka jest w miarę takie, pole takie bardziej z dobrym kształtem. Tu sobie zaczniemy. Tu sobie przyjąć. Oj, jak zwykle, nie można, co? Bo co, przy dystrybutorze stawisz, czy co? Czy za bramę mam wyjechać? Żebyś mógł tam się udać. Tu? Teraz? Co to za traktor? Co tak dziwnie jeździsz? Dziwnie. Czemu tamtędy? No dobra, już tak jechałeś, to trudno. Dobra. Już tu tego włączymy, niech sobie jeździ. Tylko się zastanawiam, czy on... Może on sam da radę tutaj ogarnąć to pole. Nie wiem, jakie ma tam zbiornik, już nie pamiętam. Muszę popatrzeć się na informacje. To nie tu, to tu. Tu. Kombajn. Ile on ma? 12,5. A ty ma 24. Trzeba będzie jeszcze tego przywieźć. Case'a. Tamtego na razie zostawimy. Dobra, jedź sobie najpierw tak. Dobra. To sobie tak ogarniesz, a ty, którego teraz mi tu pojedziesz po header od Case'a. Case tam wrzuci na ciebie header. Header osobno przywieziemy, bo mi się ten z tym headerem nie zmieści w bramie. To tylko chodzi o przejazd przez bramę. Dobra, to ty tutaj się wbijesz, kolego. A ja z powrotem w ten, o. Będę musiał sam przejechać się do celu właśnie tym urządzeniem, tym case'em. A przez łąkę sobie przeskoczymy. O, o, co on kombinuje? Jak jesteś człowiekiem na łące, to jedź już prosto do bramy. A nie, zobaczył mnie i znika teraz na drogę. No cwaniaku ty. Ja mogę, ty nie. Dobra. W sumie na cel można by było. Że co? No, rozłożyć go trzeba, właśnie o to mi chodziło. Teraz tak, znaleźć jakąś wolną przestrzeń, żeby można było. Co? Włączasz się? Zbierasz? Dobra, coś tam jedzie. Dobra, możemy go włączyć, niech sobie jedzie. Na razie w tą stronę, a później zmienimy kierunek jazdy. O! Przyjechał na czas. Super. Jak to się fajnie zgrało, masz szczęście, żeście poprawili. Ok. Także tu wrzucamy jeden header tylko.
takim układzie tego wrzucamy w miejsce tego, co był wcześniej. A ty jedziesz za nim. Albo przed nim. Co się stało? Który został wykasowany? Ten nie chce jechać, czy co? No jakoś też nie chce jechać. Nie tak stać. No. Znowu muszę za bramę wyjechać. Uroki. Grymaśnych pracowników. Co zrobić? Dobra, już. Kurczę, mam nadzieję, że mu wystarczy to. Chociaż tamten jest naprawiony, to powinien ogarnąć temat. Jedziesz? Serio? Nie pojedziesz? No. A ty co? Co tu się stało? Tak dziwnie, żeś to ogarniał. Widzę, że jakieś nierówności na polu nie łapie. Trochę zbóż. Dobra, jak już tak fajnie tu zrobiłeś, to teraz w tą stronę ogarniesz temat. No, w stronę torów, a później tam przy torach. Może Case'a puścimy, zobaczymy jak to tam. Okej, tu jest teraz. A, też pojechał, nie ma go. I jednak ruszył. Trzeba było trochę czasu zamysłu. I co? Gdzieś ty się... Serio? Masakra z nim. Teraz tam człowieku wyjechać. Po coś ty się to cisnął, jasny wiód. Jeszcze sam się zablokuje. Traktory. Dobra, teraz na prosto. Dobra, już sam pojadę. Nie będę ryzykował kolejnego jakiegoś potknięcia. Robota już zaczyna wrzeć. Trzeba sprawdzić jak temu tam poszło. Jak idzie przy bawełnie. Te zbiory będą bardzo interesujące tym razem. Dwa pola bawełny na własność. No, mam nadzieję, że będą jakieś ciekawe pieniążki z tego. Muszę tu się zastanowić co zrobić bawełną. Czy ją tylko opchnąć, czy ją przetworzyć. No dobra, a gdzie on jest? Bo on pojechał gdzieś. Czemu on tamtą wyjedzie? Co wychodzi na to, że co? Pociągu spycha? Czy co? Dobra, dobra, już to się rozpędzi, by się... Za chwilę narzekał, że blokuje cię. Dobra. To tylko zaraz włączymy. Na fan będzie za chwilę pełny, a ja tu nie mam przygotowanego zestawu do zrzutu ziaren. A, jeszcze harwester trzeba
rozłożyć. Dobra. Ok. Co? No. Już się przestraszyłem, że jeszcze. Że rozłożyłem go, on mi pisze, że trzeba go rozłożyć. Dobra. I teraz myślę, że już. Mam nadzieję, że tylko o drzew pójdzie, nie będzie robił jakichś problemów. Chłopiec, jeszcze trochę. Dobra. Jedziesz. Ale idę po sprzęcior, żeby zrzucać towar. Najpierw ten pojedzie. Może go robimy to jednym ciężarówką. Nie chcę się tamtej na razie ruszyć. Chcesz to mógł podpiąć? Podmienić je, bo ta jest chyba szybsza, mi się wydaje. Ten mam. A co ja tu mam? W rzepach tu jeszcze mam. Wracaj kolego. Zapomniałem o tym rzepaku. Całkowicie. Tego trzeba sypać, jeśli jest miejsce. Coś tam na pewno będzie od tego czasu. Sporo minęło. Będzie wszystko? Weszło wszystko. Super. No i co? Tam już pewnie trzeba będzie odebrać. Tego Svenda chyba. Svend. Okej. Jak to tutaj wygląda sytuacja? Gdzie on jest? No tu pole dość spore jest, ale we dwójkę powinien dać radę. A Fent tutaj dojechał. O, proszę bardzo. Tylko, czyli nawet do torów nie dojechał. Dobra. Muszę szybko zerknąć. Co ty to robisz w ogóle, kolego? Jakieś ciekawe. Robi figury. Chyba go wzięło na artyzm. Będzie coś tworzył, jakieś rysunki. Dobra, zostawiamy go. Niech sobie tworzy. Aha, ten sobie jeździ do tyłu. O, no. To tamtego jeszcze rozumiem, by go coś natknęło artystycznie na ciebie. A ciebie by natknęło, żeby mnie naciągnąć na kasę. Czemu ty cofasz, człowieku? Masakra. Puścimy go tutaj teraz wzdłuż, żeby tu narobił trochę. Chociaż tu masz dużo miejsca do nawracania. Nie rozumiem czemu. Nie, ten nie nawrócił. To nawet nie ma drzew, żeby przeszkadzały. Szok. Dobra. Teraz tego Fenda. Trzeba by dostać. On w sumie dobrze tak wjechał. Przynajmniej widzę, że tu to trzeba jeszcze ogarnąć, ten skrawek. Wyrównać, a później już sobie będą mogli spokojnie równo jeździć. Nie będzie jakiś tam niespodzianek przykry. Zmieści ty się z tym heberem koło niego. Zmieści. Okej. Dobra, teraz jakoś obrócić się z nim. Żeby nie poruszyć ten. Po uprawach mi przejechać.
teraz to czas chować, to przeszkadza na razie. Teraz postawić rurę. Ile to ja to jeszcze muszę cofać? O, jest. Dobra. To tam ktoś skończył. Nie wiem, czy to ten. Od. Artysta. No, artysta, malarz, tynkarz. Dobra, muszę włączyć, bo jak ruszę, to stracę te. Aha, fajnie. Uprawy stracę, jak to ruszę. Nie rozumiem, to czemu by tak dziwnie wjechał w to. To jest w ogóle linia prowadzona do tego? Jest. W sumie tylko to i później tu dokończyć. Może on tak... Nie wiem, to muszę zobaczyć z góry, jak to wygląda. Co on tu? Tam tu dojechał, później sobie wziął... Zatoczył sobie tam takie kółko. W tamtą stronę. I wrócił sobie. Ciekawe. Dobra. Ja teraz będę miał problem, bo jak włączę go, znaczy, że następnego wyznam pracownika, to mi dojedzie do końca tutaj i koniec. Nie będzie mi więcej robił. Pokrzyżował mi tamten plany. Tak to więc normalnie puścił pracownika, teraz już by sobie jeździł, a tak to on będzie mi tu tylko ten skrawek robił. Dobra, jedź tam. Albo większy skrawek. Tu już, tu już zrobiłeś, spoko. To cofaj dalej. Zaraz się puścimy tutaj w tym kierunku. Okej. W stronę torów pojedziesz, tam chyba. Okej, zagarnę tą sprawę. Mam nadzieję, jeśli znowu coś nie wymyślił, nie będę narasił. Dobra. Teraz muszę sprawdzić case'a. O, ten tu śmiga ostro. Dobra, spokój. Się za to rozpędził. Możesz prostą tutaj robić teraz. Spoko, dzięki. Ten to kurde przynajmniej normalnie teraz jeździ. Także puścimy cię tutaj. O, jedź sobie. Dobra, ja teraz muszę podmienić ciągniki. Tak, tą przyczepę odepchniemy. Dobra. Przepniemy teraz do mana. Mana. Weźmiemy. No, odpinaj cysternę. I ciebie weźmiemy, ten podepniemy. Zobaczymy, jak sobie ty będziesz dawał radę z tą szybą. Tamten strasznie wolno rusza. Może być żwawszy. Zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj jest to. Można wyłączyć, a my jedziemy pod case'a. Ej! Stoisz mi na drodze. Dobra. Case już ma 80%. No, lepiej jeździ. Nie powiem. Tak,
będzie szybciutko pod tej zawaliny. Będzie szczutka. Ale nie wiem, czy nie trzeba będzie poczekać. O, już nawraca. Spoko. O to chodziło. Dobrze. Od razu pod ten, pod rurę. No, tak można robić, o proszę. Pięknie, kolorowo. 30 na godzinę. Teraz duże pola można tak robić. Żniwa można robić w taki sposób. Myślę, że dzięki temu szybciej się po prostu zrobi już to pole. Także będzie dobre ogarnięcie tematu. Czy spałeś już zbiornik, czy nie? Nie, jeszcze nie, bo ma 20 coś, nie? Będzie wolniej się chyba przesypywać wtedy. Jeszcze? Nieźle. Dobra. Już go zostawię, bo tu kurde sypię. O, stoi jakby przesypywał zbiornik, a to on kosi tak szybko. Okej. Okay. Dobra. Dlatego wyślemy, żeby sobie podjechał tam na przodek. Tutaj zaparkuj sobie. A my musimy dorwać Fenda. Jak on tu jedzie? Gdzie on jest? Fend. A, on już się wziął za tą robotę. A tu paska jeszcze nie zrobił. Nie zbuju. Dobrze, niedobrze. To takie jakieś nierówne też widzę. Dobra, spoko. Tu zakończysz. A kontynuować będziesz tutaj. To musisz wykończyć. Tak, dojechał sobie tutaj do połowy i koniec. Kontynuuj tutaj. Dobra, ty jedziesz tu. Teraz muszę sprawdzić, jak ten to robi. No. O co tu chodzi? Ja już nie kumam tu tego na tym polu. Robią co, co chcą. Czyli tam zajechał do przodu, co chyba cofał całą drogę. I tutaj zaczął robić. Aha, porażka. Brak słów. Gdzie jest ta ciężarówka? Minąłem ją. Tu jest. Dobra, musisz tam podjechać. Dobra, ja w takim razie będę kończył już ten odcinek. Także ogarnę te żniwa tutaj na tym polu, jak i również bawełnę. Muszę tam przypilnować tych pracowników, bo to widać takie lasery, że robią co chcą. Artyści pełną gębą, że tak powiem. Także dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco i do następnego. Na razie. Cześć.